Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Adam Tomasik przed galą KSW 68. Adam, gdy dwóch zawodników, którzy mają coś do udowodnienia w organizacji, wchodzi do klatki, to możemy się spodziewać czego? Fajerwerków. No, przyznam szczerze, że jak patrzę na typowania twojej walki, to tego rzeczywiście się spodziewają ludzie, zwłaszcza z twojej strony. W wielu typowaniach, zresztą też u bukmacherów, jesteś faworytem tego starcia. Jak myślisz, czy to kwestia tego, że masz większe doświadczenie od twojego rywala, czy może jakieś innych względów? Ja nie zajmuję się typowaniem walk, zajmuję się walką. Jeżeli tak typują osoby znające się na tym, sprawdzimy to wszystko w sobotę. Stójkowa wojna, będziesz chciał obalać. Co planujesz robić? Latająca balacha. Okej. No tak, może przeciwnik zobaczy, to się na to przygotuje. Wiecie co, no tak, jak zaczniemy walkę w stójce, dobrze się czuję w stójce, zobaczymy, jak to się potoczy. Jeżeli będziemy walczyć w zwarciu, będziemy walczyć w zwarciu. Planuję walczyć, no w każdej płaszczyźnie jestem gotowy. Okay. Mhm. Adam, powiedz, tak? Jacku, takie szybko jedno pytanie. Ostatnio twoja pierwsza porażka w karierze. Tak. Jak ją zniosłeś? Jak długo ją przeżywałeś? To znaczy tak, to jest spot, może taka porażka była potrzebna po to, żeby dalej się rozwijać. Bo gdy znowu łatwo bym wygrał, nie wiem, co byłoby dalej. Taka lekcja pokory, może wypadek przy pracy. W sobotę udowodnię, że był to wypadek przy pracy i dalej już będziemy kontynuować tą zwycięską drogę. Twój rywal ma mały rekord, bo tak naprawdę stoczył dwie zawodowe walki. Co można powiedzieć o takim zawodniku? Czego można się spodziewać? Na co trzeba być gotowym, gdy wchodzi się do klatki? Właśnie z zawodnikiem, który tak naprawdę stoczył niewiele walk zawodowych, więc nie ma za bardzo z czego wyciągać wniosków. Będąc faworytem, wtedy presja większa jest po stronie faworyta. Natomiast atutem właśnie takiego przeciwnika, który nie ma zbyt dużego doświadczenia, powiedzmy, w walkach, jest ta nieprzewidywalność, ponieważ nie można stwierdzić, na co jest gotowy, co powiedzmy mógł poprawić i trzeba być gotowy na każdym kroku. Jak aktualnie oceniasz stan dywizji w KSW? Podoba mi się to, że dywizja się rozwija, widzę zakontaktowanych coraz więcej zawodników w tej kategorii, tak więc są to wszystko plusy dla kategorii, dla kibiców i ogólnie dla widowiska. Zmiana na tronie w ostatnim czasie to jest plus dla dywizji czy minus? Coś się dzieje, zawsze zmiany są fajne. No to jest sport, tak to wszystko wygląda. Tomek i tak bardzo długo był na tym tronie tej dywizji półciężkiej. Jakieś takie odświeżenie, świeży powiew, zawsze dobrze zrobi dla dywizji. Ibrahim Czudzigajew może mieć problemy z obroną pasa w KSW, no bo wiadomo, że jako zawodnik o paszporcie rosyjskim może mieć problem w ogóle z wjazdem do naszego kraju. Na razie jeszcze nie zapowiada się żadna walka z jego udziałem, nie ma o tym mowy, ale gdyby rzeczywiście sytuacja na świecie się unormowała i moglibyśmy wrócić do tych startów Rosjan w organizacji KSW, to czy ty widziałbyś dla Tomka natychmiastowy rewanż z Ibrahimem? Tak, myślę, że z szacunku dla Tomka tyle czasu panował właśnie na tronie tej dywizji, że taki rewanż myślę, że byłby dobrym pomysłem. W dywizji do 93 kg debiutuje również na tej samej gali, na której ty będziesz walczył za dwa dni, Rafał Kijańczuk. Ciekawy angaż do KSW? Tak, jestem medialny zawodnik, fajne walki daję. Myślę, że to jest jak najbardziej plus dla organizacji. Zakładamy, że obaj wygrywacie w najbliższą sobotę. Będziesz zainteresowany starciem z Rafałem? Zobaczymy, jak się potoczą losy tej gali. Wszelkie kroki będziemy podejmować po gali. No dobra, ale brałbyś czy nie? No zobaczymy, co mi zaproponują. Organizacja. Okej. To chyba ostatnie pytanie, bo jutro jest waga, oficjalna ceremonia ważenia, ty dzisiaj uśmiechnięty, chyba większego problemu nie będzie. Tak, troszeczkę poszedłem inaczej do wagi w tym starciu. Zawsze udawało mi się zrobić wagę, był to pierwszy raz ostatnio, kiedy nie zrobiłem tej wagi. Przyczyny wiem, jakie są i po prostu zostały wyeliminowane, tak więc nie będzie żadnych problemów ze zrobieniem wagi. To co, to jutro powodzenia, trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo.